Co to są prawa ucznia i jak ich bronić? W Polsce każdemu obywatelowi przysługuje wiele różnorodnych praw. Jest to na przykład prawo do ochrony zdrowotnej czy prawo do edukacji. Prawa te zawarte są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają własny dokument, w którym są one zawarte. Zastanówmy się teraz, co z prawami ucznia. Czy posiadają one swój własny dokument, w którym są one spisane? Czym one tak właściwie są? Prawa ucznia to nic innego jak zbiór uprawnień, które przysługują każdemu uczniowi. Każda instytucja oświatowa ustala prawa ucznia w statucie szkolnym. Dotyczy on naszych praw, ale również i obowiązków. Niestety prawa ucznia nie są zawarte w jednym dokumencie, ponieważ taki dokument państwowy nigdy nie powstał. Na wzmiankę o prawach ucznia natkniemy się m.in. w Konwencji Zarządu Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czy statutach szkolnych. Jak możemy bronić praw? Dobrze by było, aby w szkole byłaby osoba, która pełniłaby funkcję rzecznika praw ucznia. Odpowiadałaby ona za dokładną znajomość praw ucznia oraz jego obowiązków i pomagałaby uczniom, których prawa zostały naruszone. W szkołach powinny być organizowane warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz opiekunów prawnych na temat praw ucznia. Jak wiadomo, najczęściej obdarzamy zaufaniem osoby nam bliskie. Jest to rodzina, ulubiony nauczyciel czy przyjaciółka. Niestety, nie wszyscy muszą wiedzieć, jakie prawa nam przysługują, ani gdzie ich należy szukać. Dobrym pomysłem jest również to, aby każda klasa na początku roku szkolnego wspólnie przygotowała tablicę z prawami ucznia. Kiedy uczniowie spojrzą na nią nawet z nudów, kilka praw zapamiętają. Cosemestralny wykład na temat praw ucznia miałby na celu przypomnienie i ewentualne zapoznanie się z prawami, jakie nam przysługują w szkole. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie nie są świadomi swoich praw. Boją się mówić o swoich przekonaniach, boją się mówić o naruszeniu swoich praw, ponieważ uważają, że to i tak nic nie zmieni. Dlatego tak ważna jest znajomość praw ucznia, które stawiają na równość, tolerancję oraz sprawiedliwość. Dziękuję za uwagę. Nikola Pukała.